zajrzymy ze stawówki, ale dość nie typowemu, bo widzicie, kalendarz adwentowy Lego Friends i laleczek nie było w tym zestawie, więc je odkładam na bok. Ale numer katalogowy to 4, 1, 3, 5, 3. I zaraz się temu przyjrzymy, ale tu mamy takie coś, że mamy tu takie okienka i trzeba iść po tych numerkach. A ja to, a tutaj nie wiem, co jest. Instrukcja. Ale instrukcja jest pod tymi. Zobaczcie, pod tymi wszystkimi okienkami do danego. Ale już odkładam karton i mamy rzeczy. No, na początku bałwan. Świetny bałwan. No, świetny kapelusik z takiego haczka na te haczki Lego. Świetny pomysł. Następne to jakiś pociągnik mały. Z prezentem małym. List ładny nadrukowany. Zobaczcie. No dobrze, już przyczepiłem. Ale tutaj mamy jakąś gałę lodów. Nie wiem, co to ma uzupełniać. Ale zawsze fajne jakieś kółeczka. Dużo cegieł z dziurą. Oj. I to zawsze jest odczepiane. Odkładamy to na bok. Teraz mam jakiś tort rozkładany nieładny. To jest chyba jakiś tort. Ale jak tak rozłożymy, to tort na nogach. Co teraz? No, jak kalendarz adwentowy. Zimowy to i prezenty. No, pierwsza moja gwiazdka Lego taka. Jeszcze mam gazetkę Cartoon Network, w której są następne trzy gwiazdki. O, tutaj mamy takiego Renifera. Fajnie zrobionego. Rogów samuraja X. Z Lego Ninjago. O, jakiś piernikowy ludek. Wow, duży. I tu zwróćcie uwagę, że mamy wszędzie jakieś zawieszki, by to można było powiesić. Tu przyciągnąć jakąś nitkę i gdzieś powiesić. Fajnie. Następne to foremka do babeczek. Zobaczcie, ile macie tu babeczek. Możecie tu sobie wziąć, ile chcecie takich nawet. Bo zobaczcie. Tutaj mamy złote takie. One są w nietypowym kolorze. Częściej były takie, ale w brązowym kolorze, a tu są w złotym. Ale ja kolekcjonuję takie, więc ja to bardzo doceniam. Tu mam taką lampion, też z tego haczyka. Fajne. A tutaj mamy jakąś, nie wiem co to nawet. Nie wiem, po co dali tą babeczkę. Może jakiś mini-stranganik na babeczkę? Nie wiem. Odkładamy, ale tu na pewno fajne światełka. O, laska od lizaka. Fajna. I kilku technikowych elementów. Coś, co jest minusem, to zawsze, że tutaj trochę one wystają, te szpary. Ale tego nie możemy uniknąć. Pianino mini. Z jakimś tu listkiem. Tak samo jak było w torcie, tu. Dobrze, tu serduszko. Następna gwiazdka Lego. Tutaj. Czepiamy. Druga już. Następne to będzie wielki płatek śniegu. I fajny. Zawsze dostajemy takie listki, ale w zielonych kolorach. A tu mamy w białych. No, świetnie. Jak kolekcjonujecie, to chcecie. To bierzecie. I macie. Następne to jakiś duży dzwon. Możemy go regulować. Jak chcemy układać nawet tak. Tu. I inaczej. Skarpeta. Też z listkiem. Fajnie? No, ładnie wygładzone. A tu mamy taki koło. Tu mamy dużo takich listków. Ja je chcę mieć w dużych ilościach.
Wianek. A tu mamy choinkę z następną gwiazdką, to jest trzecia w zestawie. Ona się ładnie, tu mamy rozczepianą ją. Korzeń też ładny, ale tu musieli dowalić fioletowym, nie mogli dać dalej brązowego. No nie, dziwnie. Tutaj mamy taki kominek z skarpetą małą. To jest raczej wielkości mini laleczki, zobaczcie. Więc to jest akurat dobrze pomyślane. Tak samo to jest jak ten straganik. Więc możemy tak się bawić z tą mini laleczką miją. Ale jeszcze mamy taki bludek fajny. I następną zawieszkę. Cegły. Ale jakież to fioletowe, dziwne. To tu nie pasuje, wiecie? Jakiś ludek. Ładny, zrobiony. Ale przechodzimy do dużej świecy. Ona jest ładnie rozczepiana. No i zobaczcie. Tu są te liście. Zobaczcie. Widzicie różnicę? Na pewno. Dobrze. To tu mamy mikroskop. Dobrze. Tu mamy serduszko ładne. Z dwóch elementów tylko. Świetne. Tu jest mikroskop. Chyba to już mówiłem, ale już nie pamiętam. Fajnie zrobione. Tu mamy takie ładne, dziwne. Nie wiem po co. Ale to jest trochę, to blokuje to. Nie wiem po co to dali tak to. Następne to skarpeta na kółkach. Śmieszne, naprawdę. Jeszcze wam nie powiedziałam, że to kupiłem w Lego Store jak zwykle. Coś. Ale to pewnie są takie wzorki, te kółka. Następna to gitara. Tu mamy dźwignię. Oj, dźwignia nie chciała odejść. Ale dziwnie, ale nie mogłem jej prawie zbudować. Bo tak dziwnie ją budowano, że nie mogłem się nawet odnaleźć. No nie. Następny to aparat Emmy. Ładny. Nie sądzicie? W jej ładnym kolorze. Zaraz porównamy jej kolory. Zobaczcie. Kolory są identyczne, więc dobrze. Z tym się dobrze zgadzam. Następny to puchar Stefan, jej czwarta gwiazdka. I byłam w Lego Store i wziąłam sobie trzy minifigurki Lego. To taki raczej zwiastun. Wiecie? A tutaj mamy duży kubeczek ze ścianki Pick a Brick. Dobrze. Jeszcze. Gdzieś tam kupiłem zabytkę Ketło Network. Ale nie się zajmiemy. Może później jakoś. Jeszcze taką gazetkę Lego. Ninjago. Nie wiem nawet co to jest. Ale jeszcze podsumowanie. Elementów zapasowych mamy dosyć dużo. Nie strzyłam tego, bo nie jestem w hotelu znowu. Więc no. Mamy tutaj kilka tych gwiazdek. No. Patyczek do bałwana. Kilka tych babeczek. Świetnie. Oj, uciekają mi. Widzicie, tak to jest, jak się nie zabrało strzywacza. No. To? Koniec. I mam nadzieję, że wam się podobało. Pa, pa. I pamiętajcie o łapeczce w górę. Teraz pa, pa.